Otwieram 44. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan 21 radnych obecnych jest na ten moment 17 radnych. Pani radna Zawłocka Elżbieta, pani radna Binięta Anna usprawiedliwiły swoją nieobecność. Pan Karol Kapuściński jest nieobecny, pani Machniewska. Nie znam powodów nieobecności tych dwóch państwa. I z tym samym stwierdzam kworum i stwierdzam, że Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam serdecznie wszystkich pani i panów radnych. Witam zastępcę burmistrza pana Krzysztofa Hećmana. Witam skarbnika miasta pana Jarosława Sielawę. Witam pana Roberta Pająka, sekretarza miasta. Witam prezesów spółek, dyrektorów jednostek organizacyjnych naszego samorządu, kierowników wydziałów, media i wszystkich obecnych na sali. Wysoka Rado, na wniosek burmistrza miasta proponuję wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach i proponuję go zapisać w punkcie 8g porządku obrad. I to tyle z mojej strony. Czy są uwagi do porządku obrad? 6G, przepraszam, to ja tu, tak, 6G, porządku obrad. Czy są uwagi jakieś inne do porządku obrad? Jeśli nie, proponuję, żebyśmy przegłosowali porządek obrad. Kto jest za wprowadzeniem zmiany i porządek obrad w treści zaproponowanej przeze mnie, proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła porządek obrad w wersji przeze mnie zaproponowanej. Przystępujemy do jego realizacji. Jesteśmy w punkcie 3 porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad 43. sesji Rady Miasta. I tutaj zgodnie z paragrafem 14 ust. 5 punkt 2 Statutu Miasta protokół był do wglądu w Biurze Rady i jest w dniu dzisiejszym wyłożony przy liście obecności. Czy są uwagi do protokołu? Jeśli nie ma, stwierdzam, że protokół został przez Wysoką Radę przyjęty bez odczytywania. Punkt 4 porządku obrad. To jest informacja burmistrza miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. Tutaj poproszę zastępcę burmistrza pana Krzysztofa Hećmana o zaprezentowanie tejże informacji. Panie przewodniczący, panie, panowie radni, szanowni państwo, drodzy mieszkańcy Bartoszyc. Przedstawiam informację z działalności burmistrza miasta Bartoszyce w okresie międzysesyjnym, to jest od 29 października 2021 roku do 24 listopada tegoż roku. Wydział inwestycyjny. Pracownicy wydziału prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami. Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego. Tu zamierzam dodać, że 1 grudnia będą miały miejsce odbiory, 7 grudnia jest przewidziane zakończenie robót i oddanie inwestycji. Przebudowa ulicy Broniewskiego. Zakończenie jest przewidywane, jak państwo wiecie, inwestycja jest dwuletnia, w czerwcu przyszłego roku. Przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką Łyną w ciągu ulicy Drzewnej. 22 listopada nastąpił odbiór. W tej chwili jest to faza wydania stosownych pozwoleń przez starostwo powiatowe. Wykonanie i montaż aktywnego przejścia dla pieszych na ulicy Kęczyńskiej. Trwają prace odbiorowe związane z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie. Trwają w tej chwili, tak jak zaznaczyłem, prace odbiorowe. Zgłosiliśmy niektóre usterki dotyczące barierek, podjazdów, wykonania chodników. W przyszłym tygodniu będą miały miejsce przyjęcia realizacji tych usterek. Pracownicy wydziału dokonali odbioru robót budowlanych związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bartoszyce. Pracownicy wydziału dokonali odbioru robót budowlanych związanych z przebudową budynku przy ulicy Bohaterów Warszawy 33 w Bartoszycach z przeznaczeniem na punkt opieki dla dzieci do lat 3 przez opiekunów dziennych. Pracownicy wydziału dokonali odbioru robót budowlanych związanych z przebudową kanalizacji deszczowej przy ulicy Turkowskiego. I trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na przyszłe zadania.
inwestycyjne to jest przebudowa ulic Ogrodowa, Lelewela, Szymanowskiego, Brzozowa, Zielona, Kwiatowa wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. Do końca roku przewidziana jest cała procedura włącznie z pozwoleniem na budowę. Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego. Ogłoszono przetargi na sprzedaż 7 działek pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego. Na oddanie w użytkowanie wieczyste 5 działek pod zabudową o charakterze usług handlowych i rzemieślniczych przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego. Na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym położonym przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 7 w Bartoszycach. Przetargi odbędą się 4 stycznia 2022 roku. Wydział Techniczno-Komunalny. Opracowano i ogłoszono zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszelkich pozwoleń, zezwoleń, opinii, uzgodnień z tym związanych dla zadania przebudowa stałego pomostu rekreacyjnego na Jeziorku Mleczarskim, ulica Kęczyńska w Bartoszycach. Wykonano okresowy przegląd 7 separatorów na terenie miasta Bartoszyce oraz opróżnienie i czyszczenie wraz z odbiorem i transportem i unieszkodliwieniem odpadu. W dniach 16 listopada, 6 grudnia w pokoju nr 3 Urzędu Miasta w Bartoszycach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu jest do publicznego wglądu projekt aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Bartoszyce. Mieszkańcy miasta mogą składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu. Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta w Bartoszycach lub drogą elektroniczną. W wydziale przyjmowane są deklaracje dotyczące źródeł ciepła, źródeł spalania paliw w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz budynkach i lokalach niemieszkalnych. Od 20 października tego roku do 15 listopada przyjęto 13 deklaracji. Łącznie od lipca tego roku wpłynęło 128 deklaracji. Przypominamy mieszkańcom, iż obowiązek podania danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczy każdego właściciela lub zarządcy nieruchomości, w tym przedsiębiorcy. Obecnie obowiązek zgłoszenia dokonało tylko 3% właścicieli nieruchomości. Termin ostatecznego złożenia deklaracji mija 30 czerwca przyszłego roku. Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków grozi mandatem w wysokości 500 zł. I tu jest serdeczny apel do nas wszystkich, do mieszkańców, do tych wszystkich, którzy są właścicielami lub zarządcami nieruchomości, do przedsiębiorców o zgłaszanie źródeł ciepła, źródeł spalania paliw w tych budynkach i lokalach oraz budynkach niemieszkalnych, ponieważ mamy w tej chwili wskaźnik tylko, tak jak powtórzę, 3% całej, z tego środowiska i tych tych, którzy powinni takie deklaracje złożyć. Zieleń miejska. W ramach utrzymania estetyki terenów zielonych wykonane zostały następujące prace. Uprzątnięte drogi dojazdowe na cmentarze oraz główne ścieżki na samych cmentarzach. Nasadzono cebulę tulipanów na rondzie Solidarności oraz w ogrodzie Jordanowskim. Udekorowano dyniami napis Bartoszyce. Z końcem października rozpoczęto sprzątanie liści na terenach miejskich. Uprzątnięto letnie nasadzenia na rondzie Brunona. Wykarczowano krzaki, odchwaszczono chodnik oraz uprzątnięto kładkę przy ulicy Gdańskiej. Zdemontowano donice z latarni na ulicy Kęczyńskiej. Uprzątnięto napis Bartoszyce. Zamieciono ronda wojewódzkie oraz ulicę Wybrzeża i Lemanowskiego. Wypilono róże przy pomniku Brunona. Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju. Pracownicy Wydziału wsparli akcję Bartoszyce Szczepią się. W ramach przedsięwzięcia zorganizowany został mobilny punkt szczepień na Placu Konstytucji 3 maja. Akcja odbyła się przy współpracy ze Szpitalem Powiatowym w Bartoszycach. Wydział organizował konkurs na Kokardę Narodową 2021. Tegoroczna edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem w 5 kategoriach wpłynęło prawie 300 prac.
Po rocznej przerwie spowodowanej sytuacją epidemiologiczną samorząd miasta Bartoszyce włącza się w obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, współorganizując galę Wolontariusz Roku 2021. Opracowano program współpracy miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3, ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego w wolontariacie na 2022 rok oraz sprawozdanie za rok 2021. Pracownicy wydziału gromadzą materiały cyfrowe relacjonujące przebieg prac inwestycyjnych prowadzonych w mieście, między innymi z wykorzystaniem drona. Pełnomocnik burmistrza do spraw profilaktyki uzależnień. Zorganizowano i nadzorowano spotkania 4 grup roboczych celem opracowania indywidualnego planu pomocy w ramach procedury niebieskiej karty. Rozpoczęto pracę nad projektem miejskiego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022. Do szkół podstawowych zostały wysłane ankiety celem diagnozy problemu alkoholu wśród młodzieży. Przystąpiono do udziału w inicjatywie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Otwarte Drzwi w ramach ogólnoświatowej kampanii Biała Wstążka. Dnia 4 grudnia w godzinach 9-15 dyżur będą mieli następujący specjaliści. Od godziny 9 do 10.30 dyżur pracownika socjalnego, od 10.30 do 12 dyżur psychologa, od 12 do 13.30 dyżur prawnika, od 13.30 do 15 dyżur przewodniczącej zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy. Dyżury odbędą się w siedzibie Straży Miejskiej w Bartoszycach. Pełnomocnik do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Rozstrzygnięto przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego. Wybrano wykonawcę Bank Gospodarstwa Krajowego Region Warmińsko-Mazurski w Olsztynie za cenę 503 499,17 zł. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonanie audytów dostępności dla 16 obiektów w mieście Bartoszyce. Wybrano wykonawcę Paulinę Bondarczyk z Poznania za cenę 21 648 zł. Termin realizacji do 31 stycznia 2022 roku. Ponownie ogłoszono przetarg na budowę kolumbarium przy ulicy Leśnej w Bartoszycach. W poprzednim przetargu wszystkie złożone oferty przewyższały kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania. Nowy termin składania ofert do dnia 2 grudnia 2021 roku. Termin realizacji do 31 lipca 2022 roku. Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie. W okresie od 24 września 2021 roku do 21 października 2021 roku zarejestrowano 43 akty urodzeń i 31 aktów zgonu. Straż Miejska. W omawianym okresie Straż Miejska ujawniła 75 wykroczeń, w tym 39 porządkowych i 36 drogowych. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 25 przypadków naruszenia przepisów prawa na terenie miasta. Zgrany materiał dowodowy przekazano do Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach oraz Sądu Rejonowego w Bartoszycach. W wyniku prowadzonych czynności 3 właścicieli pojazdów nieużywanych zostało zobowiązane do ich usunięcia. 4 razy firma utylizacyjna zabezpieczała z pasów drogowych padłe zwierzęta. 18 właścicielom terenów prywatnych nakazano uporządkowanie chodników przebiegających wzdłuż ich posesji. Ustalono 3 osoby zamieszczające ogłoszenia w miejscach tego nieprzeznaczonych, prowadzone sobą z nich postępowania wyjaśniające. 5 mieszkańcom nakazano usunięcie gruzu budowlanego pozostawionego w obudowach śmietnikowych lub na pasach zieleni. Na terenie miasta ujawniono 2 psy biegające luzem, odnaleziono właścicieli psów. Wobec opiekunów zwierząt zostały wyciągnięte sankcje karne w formie mandatu. W wyżej wymienionym okresie strażnicy miejscy pełnili służby w dni robocze w godzinach 7.20, soboty w godzinach 8.16, w sumie 26 służb patrolowych. Strażnicy podczas pełnienia służb patrolowych monitorowali sytuację osób bezdomnych przebywających na terenie naszego miasta. We wskazanym okresie było to 8 osób. W ostatnim czasie 4 osoby bezdomne wyraziły chęć pobytu w schronisku dla osób bezdomnych. Zakład Usług Komunalnych. Zmiana organizacji ruchu w dniu 30 października tego roku na ulicach Konopnickiej, Leśnej, Poprzecznej przy parkingu Lidia w związku ze świętem
zmarłych za jej ponowne przywrócenie w dniu 2 listopada. Jest to ustawienie i demontaż 48 znaków drogowych każdorazowo. Organizacja mobilnych punktów szczepień. 30 października Plac Konstytucji 3 maja, 31 października ulica Kęczyńska przy cmentarzu, 1 listopada ulica Kęczyńska przy cmentarzu. Trwają prace przy przebudowie ciągów pieszych przy ulicy Struga. Wykonano 11 stóp betonowych oraz tak zwany ogniomur w celu montażu obudowy śmietnikowej przy ulicy Płaskiego. Miał miejsce montaż w dniu 10 listopada oraz demontaż w dniu 12 listopada dekoracji miasta z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uczestnictwo w organizacji apelu pamięci na placu Bohaterów Westplatte 11 listopada z orzeczenia Trybunału Honorowej, montaż tablic informacyjnych, sztuk dwie o przeprowadzonych na terenie miasta inwestycjach, administrowanie targowiskiem, cmentarzami komunalnymi w miejscu październiku. Z cmentarzy komunalnych wywieziono 457 metrów sześciennych odpadów na łączną kwotę 87 tysięcy złotych. W ramach zasądzonych kar na terenie gminy miejskiej Bartoszyce w wyższym okresie pracowało 6 osób, przepracowując łącznie 149 roboczogodzin. Zespół administracyjny oświaty. 15 listopada tego roku uruchomiono nowy punkt opieki nad dziećmi do lat 3 przy ulicy Bohaterów Warszawy 33. Zatrudniono 4 opiekunki dzienne, które opiekują się 20 dzieci. Obecnie w Bartoszycach pod opieką 16 dziennych opiekunek znajduje się 80 dzieci do 3 lat. Pomimo utworzenia nowego punktu na wolne miejsce oczekuje jeszcze około 20 dzieci. Dwie szkoły, Szkoła Podstawowa nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 8, złożyły wnioski i otrzymały dofinansowanie na realizację wycieczek w ramach programu Poznaj Polskę w łącznej kwocie 12 391 zł, 80% kosztów wycieczek. Rodzice zapłacą za wycieczki jedynie 20% kosztów ich organizacji. Złożono wnioski o wsparcie finansowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla 3 przedszkoli i 5 szkół. Na łączną kwotę 60 tysięcy złotych. Realizacja tego programu wymaga wkładu własnego w wysokości 15 tysięcy złotych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyli w spotkaniach grup roboczych. Zespołu indyscyplinarnego odbyło się 5 spotkań z udziałem sprawców oraz 5 spotkań z udziałem ofiar przemocy. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej, asystenci rodziny kontynuowali realizację usług wspierających w 50 rodzinach z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Praca była realizowana we współpracy z kadrą merytoryczną ośrodka oraz wieloma podmiotami działającymi na terenie miasta na rzecz dziecka i rodziny. W ramach stacjonarnego poradnictwa specjalistycznego pedagog, psycholog, radca prawny na rzecz osób korzystających z wsparcia ośrodka odbyło się łącznie 15 konsultacji. We współpracy z Wydziałem Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju Urzędu Miasta Bartoszyce rozpoczęto pracę nad kolejną edycją Miejskiego Programu Wspierania Rodzin Miasta Bartoszyce na lata 2022-2024. Opracowanie programu zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy do zadań własnej gminy. Kontynuowano zajęcia dla seniorów w Dziennym Domu Senior Plus. Aktualnie uczestniczy w nich systematycznie 14 osób. Wszystkie formy zajęć terapeutycznych odbywają się z zachowaniem zasad sanitarnych zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W dniu 18 listopada na terenie domu odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości, w trakcie których zespół Srebrne Nuty zaprezentował tematyczny program artystyczny. W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 500+, od początku jej realizacji, to jest od 1 kwietnia 2016 roku do 24 listopada obecnego roku, wypłacono łącznie 90 669 294 zł dla 3291 rodzin, w których jest 4700 dzieci. Od stycznia 2021 roku wypłacono 18 395 393 zł na rzecz 2541 rodzin, które obejmują swoją opieką 3773 dzieci. W oparciu o bazę lokalową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy wsparciu kadry merytorycznej ośrodka, odbyło się 12 spotkań o charakterze stałym zorganizowanych
między innymi przez grupy wsparcia, organizacje pozarządowe skupione w programie Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych Pomocy Społecznej. Środowiskowy Dom Samopomocy. Środowiskowy Dom Samopomocy w Bartoszycach to placówka wsparcia dziennego mieszcząca się przy ulicy Pieniężnego 10, przeznaczona dla 55 osób niepełnosprawnych. W chwili obecnej posiadamy 3 wolne miejsca i serdecznie zapraszamy na zajęcia osoby potrzebujące wsparcia. W minionym okresie sprawozdawczym uczestnicy brali udział w codziennych treningach, zajęciach rękodzielniczych, kulinarnych, usprawniających ruchowo, komputerowych, edukacyjnych. W ramach bieżącej działalności placówki podopieczni placówki wzięli udział w inicjatywach organizowanych w naszym mieście, m.in. w chlebowej szkole więziennej piekarni, zwiedzili wystawę w Bartoszyckim Domu Kultury Rodnowskie Pejzaże, pędzla pani Joanny Gołaszewskiej. Wzięli udział w konkursie na kokardę narodową organizowaną przy Urzędzie Miejskim w ramach zajęć terapeutycznych wykonali biało-czerwone kotyliony, zajęli 2 miejsce w kategoriach dorosłych. W ramach obchodów Święta Niepodległości i Biegu Niepodległości następnie w placówce wspólnie odśpiewali hymn narodowy oraz recytowali poezję patriotyczną i słuchali patriotycznych piosenek. W związku z przypadającymi 14 listopada Ogólnopolskim Dniem Seniora uczestnicy przygotowali okolicznościowe karty dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach i wraz z życzeniami przekazali je tamtejszym domownikom. Proszę Państwa, ponadto w tym okresie, o którym była mowa na wstępie informacji z działalności, burmistrz miasta wydał 15 zarządzeń, począwszy od numeru 170, skończywszy na numerze 184. Wykaz tych zarządzeń został Państwu zaprezentowany. Pozwólcie Państwo, że nie będę już szczegółowo odczytywał treści każdego z nich. Dziękuję Panie Przewodniczący, dziękuję Państwu. Dziękuję. Czy są uwagi do przedłożonej informacji? Zgłasza się Pani Radna Machniewska. Proszę bardzo, informuję, że na sali jest obecnie 18 radnych. Panie Burmistrzu, sprawa dotyczy deklaracji, które musi złożyć każdy mieszkaniec, każdy właściciel budynku, lokalu, a dotyczy ta deklaracja źródeł ciepła i źródeł paliw, który mieszkaniec używa. Ja mam takie pytanie, jaką drogą mieszkańcy zostali poinformowani o takim obowiązku i no i czy nie należałoby jeszcze raz poinformować mieszkańców w sposób indywidualny, bo nie każdy ma barcat, nie każdy też czyta gońca Bartoszyckiego. Także taka krótka informacja. W jaki sposób byli poinformowani tak i czy nie powinniśmy tego ponowić? Ja uważam, że powinniśmy ponowić informację, ale taki, żeby do każdego dotarła. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby? Proszę bardzo, pan Nydalski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. To będzie dotyczyć działu inwestycyjnego, ewentualnie działu promocji. Pan burmistrz niedawno odebrał promesę na komputeryzację urzędów. Chciałbym troszkę więcej informacji, po prostu czy są już jakieś plany w tym temacie, czy już Państwo żeście coś planowali. I druga sprawa, czy jest możliwe dzisiaj prezentacja tego projektu rewitalizacji bohaterów Westerplatte razem z amfiteatrem, bo wiem, że taka z audycji w Wiadomości w Barcacie, że taka prezentacja gdzieś tam się odbyła. Ja jako radny o tym nie wiedziałem, chętnie bym w niej uczestniczył. Czy jest możliwe dzisiaj zorganizowanie później pod koniec przy sprawach różnych prezentacji i dla nas, ale również dla mieszkańców, bo mieszkańcy są żywotnie zainteresowani po prostu tym projektem. Cieszą się z tego projektu, z realizacji tego projektu, ale chcieliby więcej wiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Radna Pisarska, proszę. Moje pytanie dotyczy kładki przy ulicy Drzewnej. Kładka, jak wszyscy wiemy, została pięknie wykonana, ale pytanie jest tego typu, czy istnieje możliwość, czy też zostało tam zaplanowane postawienie takiej lampy może na środku tej kładki, takie jak są w parkach miejskich. Dziękuję. Dziękuję. Więcej zgłoszeń do informacji Panie nie widzę. Panie Przewodniczący, mogę? Proszę. Wobec tego, że w informacji znalazł się dział dotyczący zieleni miejskiej, ja bym miał jedno pytanie związane właśnie z zielenią. Czy nasadzenia drzew odbywają się w oparciu o jakiś
plan, o jakieś uzgodnienie, czy dzieje się to na chybił trafił. Mówię o tym w kontekście ulicy Przemysłowej, na której na dosyć skromnej, stromej skarpie przy samej drodze posadzone zostały dwa rzędy drzew. Nie orientuję się, w jakim jakiego gatunku. Natomiast obawiam się, czy te drzewa zostały zasadzone prawidłowo i czy to są właściwe gatunki, bo na dzień dzisiejszy one nie stanowią żadnego zagrożenia ani żadnego jakby niebezpieczeństwa związanego z zasadzeniem ich tam. Natomiast w przyszłości mogą zdarzyć się sytuacje takie, że jak te drzewa urosną, będą się wywracać z tej skarpy, będą upadać na drogę. Dlatego stąd też to moje pytanie, czy ktoś opracował jakiś plan nasadzeń, czy ten plan został z kimś skonsultowany, kto zna się na jakby gatunkach drzew odpornych na działanie wiatru, odpornych na zasadzenie na stromych skarpach. Dziękuję. Widzę, że więcej pytań nie ma. Proszę bardzo, panie burmistrzu, o udzielenie odpowiedzi. Następnie dzień dobry państwu. Przepraszam za krótkie spóźnienie. Też prosimy o przesunięcie z tego powodu sesji. Niestety nie mogłem być wcześniej. Dziękuję też, że państwo dotarli, zwłaszcza pan przewodniczący się zgodził na te przesunięcie na 12:00. Za odczytanie również informacji. Szanowni państwo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, drodzy goście, mieszkańcy. Odpowiem na pytania. Widzę, że króciutkie, konkretne, więc i króciutko odpowiem pani. Wioletta Machniewska. Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł paliw. Droga poinformowania. Każdy mieszkaniec Bartoszyc otrzymał gazetkę Bartoszyce, Miasto Trzech Kultur. W tej gazetce każdy do skrzynki dostał. Była informacja i prośba o to, aby to robić. Nie znaczy to i jest to jak najbardziej sensowne, abyśmy to powtórzyli, bo wpływ tych deklaracji jest bardzo niski. A to też dla państwa, którzy za pośrednictwem Barcat nas oglądają, w pewnym momencie to nie znaczy, że przez nas i z naszej woli mogą być naliczane za opóźnienia w składaniu tych deklaracji, opóźnienie, spóźnienie się, kary. To znaczy nie my chcemy nakładać, ale możemy mieć narzucone, że będzie trzeba nakładać te kary. Ale jak najbardziej sensownie i my cały czas o tym myślimy, więc nie zostawiamy tego samopas. Pan radny Witold Darski, promesa na cyfryzację oznacza, że otrzymaliśmy pieniądze, my teraz pracujemy nad tym, w jaki sposób ją wydać, czyli nie było sytuacji, że składaliśmy wniosek konkretnie na co wydamy, choć i dotyczy to urzędu, dotyczy to szkół, czy co jest bardzo ważne, zabezpieczenia czy stworzenia nowego serwera, to jest związane z cyberbezpieczeństwem, dotyczy również szkoleń związanych z cyberbezpieczeństwem, o tyle nam się udało, że tych kosztów już za szkolenie nie poniesiemy, bo cały Urząd Miasta plus jednostki podległe, czyli dyrektorzy szkół, prezesi, dyrektorzy BOSIR-u, biblioteki, Bartoszyckiego Domu Kultury uczestniczyli w szkoleniu, które udało się przez ministerstwo załatwić dla Bartoszyc bezpłatnie, a nie tylko dla Bartoszyc, ale nasza grupa była najliczniejsza, bo tam się zgłosiło 500 osób, a plus u nas ponad setka z Bartoszyc, więc takie szkolenie już mamy za sobą, więc tych kosztów nie będziemy ponosić za szkolenia, a raczej właśnie na trwałe rzeczy związane właśnie z serwerami, z obsługą tych serwerów przez pewien okres oraz z komputerami, czy wymianą sprzętu. Sprzęt, który na przykład wymienimy w Bartoszycach, w Urzędzie Miasta, bo też musimy jakiś bezpieczniejszy. Ten, który nowy zastąpimy, starsze komputery, które nie są strasznie stare i czuję, że one będą rozdysponowane też na szkoły, więc nic nie zostanie z tych pieniążków zmarnowanych. Jest to bardzo pokaźna kwota, 680 czy 70 tysięcy, jedna z wyższych też w województwie, więc się cieszę, że też jest to tak konkretnie do nas skierowane, a miałem przyjemność tą promesę, ten czek przyjmować bezpośrednio w Urzędzie Wojewódzkim od jednego z panów ministrów. Prezentacja rewitalizacji placu Westerplatte. To, co krąży w telewizji kablowej Barcat, co była taka wzmianka, wygląd, był jedynie wizualizacją z czasów jeszcze chyba poprzedniej mojej kadencji, kiedy twierdziłem, że planujemy, że chcielibyśmy mieć, i było to przypadkowe zdjęcie, nie był to projekt jeszcze. Projekt był tworzony do programu Polska-Rosja i na tym projekcie będziemy w większości bazować. Natomiast jako taki wizualizacja nie posiadam, więc nie jest problem, będziemy przygotować, zwłaszcza, że ten projekt lekko poprawiamy, bo wówczas nie były przewidywane pompy do małej retencji, do podlewania,
roślin, czyli tutaj doprojektowane są pompy i nie był projektowany tak naprawdę sam wygląd amfiteatru. Amfiteatr będzie w formie, już wstępnie, bo już z projektantem rozmawiamy, to jest niedługi okres, myślę, że półtorej miesiąca do dwóch miesięcy, daj Boże, do dwóch miesięcy otrzymamy od projektanta te poprawki naniesione i doprojektowanie właśnie wyglądu samego amfiteatru, który jest konstrukcją składaną. Nie będzie to konstrukcja stała ze względu na to, że ten amfiteatr nie działa w jedną stronę. To ma działać w dwie strony, więc musi to być konstrukcja dość mobilna. W systemie tanim, w systemie bezpieczeństwa i w systemie tak naprawdę standardów, które istnieją przy większych imprezach kulturalnych. On może być zbliżony wyglądem, choć nie będzie, bo będzie raczej w formie pewnego łamanego trapezu do planujemy taki fajny żagiel u góry, do amfiteatru w Kęczynie, czyli jest forma składana na okres zimowy, są do tego już przygotowane i już były zaprojektowane magazyny, aby to spokojnie składować, aby tej sceny nie kupować, a tylko rozkładać i składać na długi sezon. Prawdopodobnie będzie to od marca do późnego października, będziemy mogli z tego korzystać. Więc jako takiej prezentacji nie jestem w stanie obecnie przedstawić. Co jest istotne, dostaliśmy już też również na 21 850 000 promesę z Banku Gospodarstwa Krajowego, więc liczy nam się czas 6-miesięczny na ogłoszenie przetargu, czyli w okresie 6 miesięcy ogłosimy taki przetarg. Powiem od siebie, zainteresowanych już na dzisiaj jest 3 wykonawców, więc cieszę się, że jest jakieś zainteresowanie, a nie, że będziemy się bali, że wykonawców nie będzie. Jest to dość raz trudna oczywiście robota i ryzyko wykonawcy ze względu na to, że przy tego typu inwestycji, ona jest dwuletnia, zaplanowana na 2 lata, właściwie na 24 miesiące, bo niekoniecznie się z kalendarzowymi zgrają. Jest takie ryzyko, że wykonawca musi założyć właściwie połowę kwoty do połowy realizacji, bo płatność jest dopiero po wykonaniu 50% zadania, druga płatność po 100% zadania. My w międzyczasie możemy jedynie uzupełniać, czy dofinansowywać, można powiedzieć, czy już płacić za część faktur z wkładu własnego, a nie z tego, co jest w promesie. Czyli wiadomo, że wykonawca ma pewne utrudnioną pracę, musi zabezpieczyć materiały i mieć to ten tak zwany bezpieczeństwo około 20-milionowe, tak? No bo to kwotę jakby nie określę jeszcze, bo przetarg zweryfikuje. Pani Ewa Pisarska, kładka na drzewnej, lampa. Lampa nie była projektowana, projektowaliśmy samą kładkę. Czy można doprojektować? Od strony technicznej nie jestem w stanie w tym momencie odpowiedzieć. Myślę, że zweryfikujemy tą pani prośbę. Wydaje się, że tu nie mamy żadnej trwałości projektu, jedynie temat gwarancyjny. Jeżeli z gwarantem, czyli z wykonawcą, domówimy się, że będzie można pociągnąć jeszcze kabel z lampą, którą się ustawi i ona nie będzie dociążać, a moim zdaniem nie powinna zbyt mocno, z tym, że wiemy, że musimy ją zrobić wysoko ze względu na dewastację i ryzyko dewastacji, spróbujemy taką lampę, jeżeli będzie możliwość techniczna, zamontować. Jak Państwo wiedzą, w przygotowywanym budżecie, ci Państwo, co już czytali, planujemy kilka lamp po tamtej stronie mostu kolejowego, więc doświetlenie nawet dojścia w Parku Elżbiety, ale na dole, przepraszam, w tej części tak nadwodnej, będzie zbliżało nas do tej kładki, będzie można bezpiecznie z tej kładki też sobie spokojnie robić spacery. Pan przewodniczący Leonard Boiwko. Nasadzenia nie są przypadkowe, a wynikają one w dużej części z decyzji w tym momencie starosty, bo jeżeli to jest na naszym gruncie i dotyczy również, w tej decyzji mamy też określone gatunki drzew, więc jest to jakby podstawą, ale jeżeli jest chęć, czy jest pan kierownik Wydziału Techniczno-Komunalnego, a zastępczyni jest, tak? To prosimy, żeby pani zastępczyni troszeczkę więcej powiedziała, bo powiem tak, same nasadzenia i sprawy związane z drzewami akurat nie jest w zakresie, są w zakresie Wydziału Technicznego, nie Zieleni Miejskiej, dlatego panią kierownik poproszę. Jak więcej pytań nie było, ja za wszystkie jak zwykle dziękuję. No i proszę, jeżeli będą później w sprawach różnych, to myślę, że chwilę jeszcze podyskutujemy. Dziękuję bardzo. Proszę pani kierownik. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, to znaczy może tutaj w tym temacie odpowiedziałabym panu przewodniczącemu na piśmie, zgłębiłabym temat
i na piśmie taka panu odpowiedź zostanie udzielona. Czy akceptuje pan to? No dobrze, zgadzam się. Dobrze, dziękuję serdecznie. Dobrze. W związku z tym, że nie ma więcej pytań odnośnie informacji złożonej przez burmistrza, stwierdzam, że Rada przyjęła informację do wiadomości. Dla porządku informuję, że na sali jest obecnych 19 radnych. Jesteśmy w punkcie 5 porządku obrad. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020-2021 otrzymali panie i panowie radni. I tutaj poproszę panią Ewę Kapustą, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny, o opinię na temat tejże informacji. Komisja po zapoznaniu się z informacją o stanie realizacji opiniuje ją pozytywnie. Z informacji tej wynika wszystko bardzo dokładnie, tak jak co roku pan dyrektor Żydko staje na wysokości zadania, żeby w sposób perfekcyjny, dokładny przedstawić nam stan oświaty bartoszyckiej. Mamy 5 szkół, 5 przedszkoli, 93 oddziały w szkołach, 34 w przedszkolach, 1883 uczniów, 789 dzieci w przedszkolach. Przedstawione są dokładnie informacje o wynikach egzaminów po klasie 8. Są programy, z których szkoły nadal kontynuują, takie jak bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe, zdalna szkoła plus, z czego szkoły pozyskały sprzęty w postaci komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów. Wycieczki tu też już, o których mówił pan burmistrz w swoim właśnie tym sprawozdaniu. No i można powiedzieć, że mimo trudnego roku, roku pandemii, szkoły odnosiły sukcesy, bo mamy też sukcesy w konkursach przedmiotowych, jak również właśnie szkoły pracowały też na zajęciach dodatkowych rozwijających, ale dodatkowych również wyrównujących wiedzę i umiejętności uczniów. No i też dobra taka informacja wynika z tego, że mamy wszystkich uczniów z naszego tutaj rejonu Bartoszyce, wszyscy uczniowie spełniają obowiązek szkolny, nie mamy żadnych takich tutaj problemów z tym. Także dziękuję bardzo dyrektorom, nauczycielom za pracę naprawdę w tym trudnym okresie i ten trudny okres nadal jest, bo wiemy doskonale, że w czasie teraz jak są konkursy przedmiotowe i te kwarantanny trochę szkodzą naszym dzieciom w podchodzeniu do konkursów. No i jeszcze raz dziękuję tutaj także i mówię komisja pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos na temat przedłożonej informacji? Jeśli nie, stwierdzam, że... Proszę bardzo, pan radny. Ja tylko do pana dyrektora chciałbym zadać pytanie. Na wyniki egzaminów ośmioklasistów, jak wpłynęła pandemia? Czy w tej chwili jest tendencja wzrostowa średniej, czy tendencja spadkowa? Bo tak porównując to do średniej w kraju, no to mamy niezbyt dobre wyniki. Bardzo możliwe, że się mylę. Dziękuję. Proszę bardzo, panie dyrektorze. Szanowni państwo, nadzór pedagogiczny nie jest domeną organu prowadzącego i nie jest w zakresie pracy organu prowadzącego. W związku z tym bardziej tej adresatami pana pytania powinni być dyrektorzy szkół, którzy udzieliliby pana na ten temat odpowiedzi. Natomiast porównując te wyniki z poprzednimi laty, faktycznie podzielam tą opinię, którą pan przedstawił, że nie są to wyniki imponujące. Są w niektórych szkołach niestety drugie staniny, czyli takie wyniki o poziomie niskim, ale bywają też staniny siódme, jak w szkole podstawowej numer 8 z języka polskiego, czy z języka angielskiego w szkole podstawowej numer 4. Także bardzo duże zróżnicowanie. Tendencja według mnie
bardziej stała z lekkim może w tym momencie spadkiem. Ale myślę, że najważniejsze odpowiedzi udzieli tutaj dyrektorzy szkół o przyczynach tego, bo pandemia oczywiście dotyczy naszych szkół, ale dotyczy całej Polski. To są wyniki porównawcze całej Polski. Dziękuję. Dziękuję. Więcej pytań nie ma. Wobec tego stwierdzam, że Rada przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020-2021 do wiadomości. Jesteśmy w punkcie 6a porządku obrad. Projekt uchwały wraz z autopoprawką w sprawie zmiany budżetu otrzymali Panie i Panowie Radni. Jest to projekt oznaczony numerem 1/44. I tutaj poproszę Panią Radną Lucynę Jędryczka, Przewodniczącą Komisji Programowej Budżetu, o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej Budżetu w sprawie zmiany w budżecie. Dochody, dział 700, rozdział 721, zwiększenie o 498 tysięcy złotych planu dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, objęcia udziału w TBS-ie zgodnie z wnioskiem burmistrza, który został ten wniosek uchwalony przez Radę Miasta. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 758, rozdział 758.02, zwiększenie o 4 705 000 złotych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I wydatki. Dział 700, rozdział 721. To są właśnie te zwiększenie o 498 tysięcy złotych wydatków z przeznaczeniem na objęcie udziału w TBS-ie. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 858, rozdział 855, rozdział 855.04, zwiększenie planu wydatków o 40 tysięcy złotych z tytułu opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 900, rozdział 903, zwiększenie o 70 tysięcy złotych planu wydatków na zimowe utrzymanie ulic i chodników. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I rozdział 917, zwiększenie o 50 tysięcy złotych planu wydatków na działania związane z wywozem śmieci z cmentarzy komunalnych. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 926, rozdział 926.04, zwiększenie planu wydatków o 6400 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z odprawą emerytalną pracownika. Dotyczy to pracownika BOSIR-u. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I autopoprawki do zmian w budżecie. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 72 375 zł i dział 750, rozdział 750.23 o kwotę 50 375 zł. Te zwiększenie wynika z wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowisko. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 853, rozdział 853.95, paragraf 4300 o kwotę 22 tysiące złotych, zwiększenie planu wydatków, które wynikają z konieczności wykonania audytu dostępności obiektów użyteczności publicznej. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Pań i Panów Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 1/44? Proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy 19 głosujących. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę. Punkt 6b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2021-2025. Jest to projekt oznaczony numerem 2/44. Tutaj również poproszę Panią Lucynę o opinię na temat projektu uchwały. Komisja
zaopiniowała pozytywnie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, które wynikają ze zmian w budżecie na 2021 rok i z uwzględnieniem tej autopoprawki. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 6c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Miejską Bartoszyce udziałów TBS. Jest to projekt oznaczony numerem 3/44. Również tutaj poproszę Panią Lucynę o opinię na temat projektu uchwały. Komisja Programowa i Budżetu zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie udziału w TBS-ie. Są to środki, które na wniosek burmistrza zostały przyznane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 498 tysięcy złotych. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za projektem uchwały oznaczonym numerem 3/44? Proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 6d porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza miasta Bartoszyce. Jest to projekt oznaczony numerem 4/44. Tutaj poproszę pana przewodniczącego, pana radnego Karola Kapuścińskiego o przedstawienie opinii do spraw samorządowych i bezpieczeństwa na temat tegoż projektu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza miasta Bartoszyce jest pokłosiem ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw. W ustawie najistotniejszą zmianą jest to, że zmiany dotyczą poziomu wynagrodzeń osób zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach, to jest wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Ustawa stanowi, że minimalne wynagrodzenie burmistrza nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia. Opinia Komisji do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa jest jednogłośnie pozytywna względem projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 4/44? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 6e porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Jest to projekt oznaczony numerem 5/44. Tutaj jest będzie możliwość chyba obejrzenia rzutu tej nieruchomości. Ale przed tym poproszę panią Ewę Pisarską, przewodniczącą Komisji Gospodarki Miejskiej, o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Gospodarki Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Komisja po zapoznaniu się z wyjaśnieniami obecnych na spotkaniu przedstawicieli urzędu uznała, że nieodpłatne przejęcie budynków po byłej policji jest zasadne. Budynek ma potencjał, ale należy zastanowić się nad funkcją, jaką w przyszłości mógłby on pełnić. Potrzeb w mieście jest wiele. Mając budynek we własnych zasobach, można w przyszłości zmienić cel przeznaczenia i dostosować do możliwości pozyskiwanych środków zewnętrznych. Komisja projekt uchwały opiniuje jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu uchwały? Proszę bardzo, pan radny Karol Kapuściński.
Panie Przewodniczący, Panie Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Mam pytanie, czy w przypadku przejęcia budynku będzie, że tak powiem, przystosowywany tylko poziom, że tak powiem, ten najniższy, czy będą już realizowane w całości, jak to burmistrz widzi, jakie pomieszczenia, jakie przeznaczenie na najbliższe lata, gdybyśmy go przejęli. Pytanie nie jest takie, że tak powiem, wyrwane, ponieważ dzisiaj tam byłem przy budynku, tam nie wiem, kiedy mielibyśmy go przejąć, jeszcze to jest też takie ciekawe, bo tam jest, widzę, jakieś tam roboty się toczą, jakieś tam zabezpieczenie stoi na tym budynku. Oczywiście na zapleczu tego budynku. Chciałbym wiedzieć, jak to będzie w tym roku wyglądało. Może jeszcze ktoś ma pytania na temat tego projektu? Jeśli nie, to bardzo proszę, panie burmistrzu, o odpowiedź. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowny panie Karolu, panie przewodniczący właściwie. Pomysłów jest wiele. Realizacja będzie możliwa po otrzymaniu tego budynku od Skarbu Państwa, a później przez Starostwo Skarbu Państwa skomunalizowaniu. Więc jak się staniemy właścicielem tego budynku, będziemy mogli tak naprawdę rozpoczynać jakiekolwiek prace związane z tym budynkiem. W tym momencie, jeżeli widzi Pan coś na zapleczu, jest to prawdopodobnie użyczenie przez Skarb Państwa czy przez Starostwo terenu potrzebnego jako zaplecze placu budowy budyneczku obok po byłej szkole podstawowej numer 2. I to są z tym związane prace i oczywiście był demontaż, z tego co wiem, masztu antenowego, tego wysokiego, który był na byłym budynku policji. Jakie plany? Plany proste. Oczywiście cały dół chciałbym przeznaczyć i myślę, że jesteśmy w tym wszyscy zgodni na miejsca przedszkolne, czyli na filię przedszkola numer 3. Dobrze mówię, trójka? Dwa, ja się czasami mylę. Tak, numer 2 z ulicy Wajdy. Znaczy, jak powtarzałem, nie chcemy nowej dyrekcji, jest to filia, będą tam odbywały się zajęcia. Myślę, że to pozwoli nam w przyszłości odblokować część salek rehabilitacyjnych, co nie znaczy, że lekko wyżej też nie spróbujemy zrobić jakichś dodatkowych sal. I chciałbym jedno piętro przeznaczyć, jeżeli będzie taka wola i zgoda Państwa, na Zespół Administracyjny Oświaty. Ponieważ to powiem wprost, patrząc też na okres pandemiczny, którego się możemy spodziewać co roku różnego, fale falami, mamy coraz większy problem z obsługą interesantów w Urzędzie Miasta. Chcielibyśmy w miejscu ZAO zrobić wydział techniczno-komunalny, tam troszeczkę rozszerzyć też miejsce do tego, że można było tam, gdzie jest będzie techniczno-komunalne razem z inwestycyjnym, aby był tam inwestycyjny. A tak dodatkowo też będą wybite drzwi prawdopodobnie za sekretariatem, aby można było też mieć dodatkowe przejście. To mówię, jeżeli chodzi o Urząd Miasta, nie są jakieś tam duże koszty. Chyba że w międzyczasie wpadnie i mi, i Państwu coś do głowy. Więc jeżeli chodzi o górę, związane oczywiście z użytecznością publiczną. Dlatego też zdecydowaliśmy się w tym momencie w tej uchwale zażyć w uzasadnieniu, że nie planujemy jedynie funkcji przedszkolnej, tak jak to było w pierwszej wersji, z prostego też względu, czym wyżej, tym gorzej przerabiać. To Państwo też dokładnie wiedzą, więc tutaj dół, jeżeli chodzi o przerabianie, przeanalizowaliśmy, dlatego tutaj też są pozaznaczane ściany, które można ruszyć, czy nośne, których nie można ruszyć. Większość też ścian nośnych, parterowych można, że tak powiem, burzyć z możliwością tworzenia szyny, więc salki będą miały wielkości odpowiednie do grup przedszkolnych. To tak bardzo w skrócie, bo to wszystko oczywiście w koncepcji czy mojej, czy też to, co Państwo pewnie słyszeli też na komisji, ci co uczestniczyli, co mogli uczestniczyć na komisji. Tam z tego co wiem, to prezentował ten projekt wstępnie, projekt, tak naprawdę koncepcję wstępną pan sekretarz Robert Pająk. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do tego projektu? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 5/44? Proszę o głosowanie teraz za, przeciw, wstrzymuje się. Nie chodzi mi to coś.
Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie? Jednogłośnie. Projekt uchwały oznacza... Jesteśmy w punkcie 6F porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie utworzenia szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Bartoszycach. Jest to projekt oznaczony numerem 6/44. Poproszę tutaj panią radną Ewę Kapusto, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny o opinię na temat projektu uchwały. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Bartoszycach, Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny opiniuje jednogłośnie pozytywnie. Jest to chyba projekt, na który czeka wielu mieszkańców naszego miasta na utworzenie szkoły muzycznej pierwszego stopnia. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów jest za przyjęciem projektu uchwały, przeciw lub się wstrzymuje, proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 6g porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach. Jest to projekt oznaczony numerem 7/44. Poproszę panią Ewę Pisarską, przewodniczącą Komisji Gospodarki Miejskiej o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Gospodarki Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach. Obecnie stowarzyszenie korzysta z pomieszczeń przy ulicy Bema na podstawie umowy użyczenia, która wygasa z dniem 31 grudnia 2022 roku. Zawarcie umowy na czas nieoznaczony umożliwi stowarzyszeniu ubieganie się o wsparcie finansowe na kolejne lata. Komisja projekt uchwały opiniuje jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, przeciw lub się wstrzymuje, proszę o głosowanie teraz. Głosuje, coś mi tutaj zacina. Jednogłośnie. Stwierdzam, że projekt uchwały uchwała została przyjęta jednogłośnie. Jesteśmy w punkcie 7 porządku obrad. W okresie międzysesyjnym do Rady Miasta wpłynęło zapytanie Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny dotyczące zmiany ustalenia wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna w punktach opieki dziennej. Odpowiedzi udzielono na piśmie. I punkt 8 porządku obrad. W okresie od ostatniej sesji do Rady Miasta wpłynęły między innymi pisma. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach, informacje o wynikach analizy oświadczeń majątkowych, nie stwierdzono nieprawidłowości. Informacje o podmiotach wyznaczonych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy. Pismo radnego Witolda Dalskiego dotyczącego wyjaśnień w sprawie procedowania uchwały skierowałem do wszystkich radnych. Pismo dotyczące przebudowy ulicy Broniewskiego w Bartoszycach skierowałem do Komisji Gospodarki Miejskiej. Wpłynęło pismo do wiadomości dotyczące stacji Joanitów. Również wpłynęło do wiadomości pismo dotyczące udzielonej dotacji Prawstwie Rzymskokatolickiej. Skierowałem to pismo do Komisji Programowej Budżetu. Tyle z mojej strony informacji w sprawach różnych. Jeśli ktoś z państwa chce zabrać głos, to proszę bardzo. Pierwszy pan przewodniczący się zgłaszał. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu. Moje pytanie dotyczy właśnie tutaj z jednych pytań. Chodzi o stację Joanitów, dlatego że w obiegu publicznym poruszane są dwie kwestie. Jedna kwestia jest taka, że Pan Burmistrz chce zlikwidować całkowicie stację Joanitów. Druga, że pracownice złożyły, które pracowały do dzisiejszego dnia, zrezygnowały z pracy, więc chciałbym usłyszeć, która wersja jest ta prawidłowa i co ewentualnie właśnie z tą stacją na przyszłość, tak? I jeszcze jedno pytanie, dotyczy to, nie ma akurat pana prezesa spółki, co WIG, bo chciałbym się spytać, bo w ostatnim okresie czasu pojawiły się środki, to jest 4 miliardy złotych, z przeznaczeniem na właśnie budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, w czym my jesteśmy zainteresowani, bo chcemy przebudować naszą stację uzdatniania wody. I chciałbym się spytać, czy w tym kierunku pan prezes, ale widzę, że nie ma, podjął jakieś kroki. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Może tak ze trzy takie pytania i wtedy udzieli pan burmistrz. Był pan radny Puszko. Następny, proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja mam jedno pytanie, dotyczy ono siedziby Gminnego Centrum Informacji, bo tutaj już mieszkańcy mnie o to prosili, żebym tą sprawę właśnie poruszył. Chodzi o obecną siedzibę Gminnego Centrum Informacji, ono znajduje się w Bramie Lidzbarskiej. No jest to miejsce, które jest kompletnie nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych i czy byłaby taka możliwość przeniesienia siedziby GCI do poprzedniego miejsca. Tutaj chodzi o to miejsce właśnie na ulicy Bohaterów Warszawy. No tam znajduje się duży parking. Ten budynek właśnie jest budynkiem takim parterowym, czyli tutaj osoby niepełnosprawne, osoby starsze, tak, mogły z tego swobodnie korzystać. No, można było sobie drukować, tak, korzystać z komputerów, kserować. Na, mówię, w obecnym miejscu po prostu osoby niepełnosprawne są jak gdyby osobami wykluczonymi społecznie. Także taka jest moja po prostu prośba, jest to też prośba mieszkańców, czy można by było to po prostu zrealizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I może jeszcze pan radny Dalski, później pan radny Nazarewicz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Tu była informacja, że wpłynęły pisma ode mnie akurat. Owszem, jedno wpłynęło 28 przed sesją, dosłownie 2 godziny przed sesją. Tak, to powinno być skierowane do radnych i zostało skierowane. Ale drugie pismo 4.11 skierowane to jest zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii, które miały miejsce przy procedowaniu uchwały o przyznaniu tytułu honorowy obywatel miasta. I to zadałem wiele pytań, to należałoby na nie odpowiedzieć, bo to są pytania w kwestii prawnej, w kwestii regulaminowej, w kwestii proceduralnej i tak dalej, i tak dalej. No, jeśli Państwo nie macie odwagi, jeśli wszyscy radni w konsensusie nie potrafią się zebrać i mi na te pytania odpowiedzieć, no to może trudno, ale czy tak należy robić i czy to jest bardzo elegancko. I następny temat, że było też stanowisko Zarządu Regionu, które wpłynęło. To pan przewodniczący o tym nie powiedział, 28. Jeśli już jestem, żeby nie podchodzić do mikrofonu, to jeszcze powiem tak. Jeśli chodzi o ten projekt rewitalizacji Placu Bohaterów Westerplatte i amfiteatru i tak dalej, czy nie byłoby dobrze w drugim etapie, bo wiele miast buduje tężnie solankowe. I czy w ramach tej rewitalizacji też rozbudowy tego parku, czy jest możliwość, bo tam instalacja wodna, jakieś tam zraszacze i tak dalej, czy jest możliwość, czy Państwo żeście rozważali albo pod rozwagę poddaję, żeby to była też taka atrakcja miasta. No i tam co cały czas jak gdyby zgłaszam do budżetu arboretum, bo już są gotowi ludzie, którzy potrafiliby te drzewa, które tam są, opisać za czasów pana Szpury. To było też pod tym kątem robione. Tam są drzewa z całego świata. Naprawdę wielka atrakcja. I żeby to rozważyć przy drugim etapie Polskiego Ładu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja tylko pozwolę, że tak na gorąco dwa słowa na temat tego, co pan powiedział odnośnie pana pisma, gdzie tam pan skierował bardzo wiele różnych zapytań i tak dalej. Więc pismo było adresowane do dwóch adresatów, o ile mnie pamięć nie myli, do burmistrza i do przewodniczącego rady. Jeśli chodzi o burmistrza, to najprawdopodobniej otrzyma pan odpowiedź w stosownym terminie, przypisanym prawem, czy tam kodeksem postępowania administracyjnego, czy innym, tego nie wiem. Natomiast jeśli chodzi o to, czy dlaczego skierowałem to do wszystkich radnych, otóż dlatego, że przewodniczący tylko pośredniczy między burmistrzem, a między składającym pismo, wniosek, skargę, a burmistrzem. Dlatego chcąc jeszcze, żeby wiedza zawarta została w tym piśmie, które zostało przez pana zredagowane, żeby była wszystkim radnym wiadoma. Wobec tego dałem to elektronicznie do wszystkich radnych. Proszę bardzo, może pan burmistrz odpowie na te pytania, a później będzie następna seria pytań. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni mieszkańcy. Pan przewodniczący Janusz Pasiak podjął ważny temat dotyczący stacji socjalnej Joannitów, która jeszcze do miesiąca grudnia
była i jest częścią Urzędu Miasta Bartoszyce. I tu jest pytanie, czy burmistrz zlikwidować, czy pracownice zrezygnowały. Ja co prawda nie mogę wypowiadać się w imieniu pracownic, ale odpowiem bardzo krótko. Druga odpowiedź jest prawidłowa. Jeżeli chodzi, co dalej z tym, wymieniamy się pismami z osobą, która zajmuje się tą stacją, ze świadomością taką, że po rekomendacjach, właściwie uwagach Regionalnej Izby Obrachunkowej mogliśmy zachowywać tak zwane status quo, gdy panie, które obsługiwały tą stację, były urzędniczkami i w takiej formie zostały zatrudnione. Jednakże z informacji, którą mam ze stacji socjalnej Joannitów, musiałbym zatrudniać w tym momencie wykwalifikowane pielęgniarki. Ja nie mam prawa jako samorząd zatrudniać i robić konkursu na wykwalifikowaną pielęgniarkę, więc w tym momencie mam drogę zamkniętą. Jednakże piszemy i w odpowiedzi, że z przyjemnością nadal użyczymy tego miejsca i nie powiedziałem, że nie wprowadzilibyśmy w program związany z opieką. Dla stowarzyszenia, które by chciało prowadzić tego typu działalność za stację socjalną Joannitów, czy samej stacji socjalnej Joannitów jako stowarzyszenia. Więc my nie zamykamy jej jako my. Jest to rezygnacja pracownic. Więcej słowa nie mogę powiedzieć, bo to jest w gestii ich powody. No i tyle można powiedzieć na ten temat. Ja nic do dodania nie mam. Mówię wprost, prowadzimy te rozmowy. Nie jesteśmy zamknięci na to, żeby można było w jakiejkolwiek innej formie przywrócić, bo wiemy, że są potrzeby związane z tą stacją. Rozumiemy to. Co prawda powiem, że z roku na rok te potrzeby były, co mnie oczywiście cieszy, coraz mniejsze. Było coraz mniej osób przychodzących, coraz mniej potrzebujących, więc te potrzeby są realizowane w dużej części przez również inne podmioty, między innymi, co mnie bardzo cieszy, SION, tak? Więc i tu pokłon w stronę SION-u, zwłaszcza jeżeli chodzi o sprzęt rehabilitacyjny, inne rzeczy, więc też pytanie, czy jeżeli stacja przestanie istnieć, nie wzmocnić pozycji SION-u w tym temacie, również związanym z dotacjami, więc tutaj trzeba się nad tym głęboko zastanowić. Myślę, że Państwo też wiedzą, w jaki sposób możemy program związany z tym zmienić, na ile zwiększyć pewne kwoty, aby zabezpieczyć te możliwości. Pan radny Jarosław Puszko. Jak Państwo pamiętacie, na jednej sesji, kiedy była informacja o przeniesieniu, zdecydowaliśmy się również użyczyć punkt na Bohaterów Warszawy, gdzie było GCI. Obecnie też to nie jest GCI, a nazywa się to Bartoszyckie Centrum Informacji Turystycznej, więc jest to BCIT, ale BCI można mówić, czyli jako Bartoszyckie. Dla Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego Rosenthal. Oni prowadzą tam już prace remontowe i tam stworzyliśmy, będzie tworzone takie ala muzeum, więc był to cel bardzo ważny. I powiem jedną rzecz, nie jest problem, aby osoba, która chciałaby otrzymać informację z Bartoszyckiego Centrum Informacji Turystycznej, aby się pojawiła pod urzędem, urzędnik zejdzie, pracownik do tej osoby. Telefony są dostępne wszędzie. No jeżeli chodzi o, to też jest istotne, bo Pan zwrócił uwagę, Panie Radny, na tematy związane z kserem, drukowaniem, korzystaniem z komputera. Usług takich już nie prowadzimy, więc proszę, ponieważ w zakresie tego typu placówek jest to tak naprawdę nie do końca potrzebne. Komputery są dostępne w bibliotekach miejskich. Niedługo będzie po remoncie biblioteka miejska dostosowana do osób niepełnosprawnych i będzie można korzystać z tych komputerów. To po pierwsze. Ksero jest dostępne na rynku i dla nas było bardzo niewygodnie, powiem uczciwie, rozliczać tematy związane z kserowaniem, przerzucaniem to i fakturowaniem, kiedy Państwo dokładnie wiedzą, że my robimy zakupy z VAT-em, nie zawsze ten VAT możemy odzyskać, więc dla nas jest to prowadzenie usług jako Urzędu Miasta jest tak naprawdę skrajnie nieopłacalne, to powiem najprościej, tak? Zwłaszcza, że ciężko było nam przeliczyć koszt pracownika przy tych usługach i wyliczyć go sensownie, aby tą usługę
określić wyżej. Musieliśmy iść po kosztach materiałów, a pracownik zajmował się zamiast informowaniem turystów czy osób potencjalnie chętnych, aby otrzymać informacje o mieście, atrakcjach czy skierowania w odpowiednie miejsce, czekał w kolejce na kserowane tony materiałów. Powiem wprost, na tyle to było zachęcające i tutaj oczywiście każdy miał prawo wtedy korzystać, że do nas nawet przyjeżdżało starostwo kserować, więc proszę mieć świadomość i to duże ilości materiałów, że zajmowaliśmy się tak naprawdę usługami ksero, co nie jest głównym i sensownym miejscem, jeżeli chodzi o ten punkt. Ja mówię od swojej strony i od strony technicznej, bo pan radny mógł nawet o tym nie wiedzieć, więc ja mówię, jak to wyglądało i powtarzam, dostępność jest do wszelkich informacji potrzebnych dla również osób niepełnosprawnych. Telefony istnieją i taki pracownik ma obowiązek zejścia do osoby niepełnosprawnej. Czyli takiej sytuacji nie ma, że nie obsłuży osoby niepełnosprawnej. Gdybym usłyszał taką informację, myślę, że już bym dostał na ten temat skargę. Nie otrzymałem takiej skargi, chyba że do pana radnego dotarły. To chciałbym wiedzieć, kiedy, w jakiej sytuacji nie została ta osoba obsłużona, że ktoś nie zszedł, czy próbował w ogóle się skontaktować z Bartoszyckim Centrum Informacji Turystycznej. No, zawsze to sesja. Chodzi o to, że po prostu nikt nie lubi, żeby ktoś tam, że tak powiem, takie proste czynności za te osoby załatwiał. Te osoby mimo tych niepełnosprawności chcą być jak gdyby samodzielne i tak jak gdyby, znaczy tu pan powiedział o tym naszym urzędzie miasta, tak? No sami dokładnie wiemy, że jest problem z parkingiem, tak? I osoby niepełnosprawne, one nie będą mogły sobie samochodu, nie wiem, gdzieś zaparkować pół kilometra, tak, od Urzędu Miasta, bo bardzo często te miejsca są na przykład zajęte. I co wtedy podejdą, będą musiały się taki, że tak powiem, tak fragment drogi przemieszczać i będą stały tak pod tym urzędem i czekały tak na pracownika, żeby ten pracownik zszedł i żeby wykonał ich prośbę. Panie radny, tego pan nie zrozumiał mojego... To było po prostu ogólnie dostępne dla wszystkich ludzi. Panie radny, pan nie zrozumiał mojego skrótu myślowego. Pracownik Urzędu Miasta to jest również pracownik BC, Bartoszyckiego Centrum Informacji Turystycznej. Dlatego tak powiedziałem, to był skrót mój myślowy, przepraszam, pracownik Bartoszyckiego Centrum Informacji Turystycznej, który jest pracownikiem Urzędu Miasta i w tym momencie siedzi, jest dostępny w bramie Lidzbarskiej, jest w stanie zejść na plac, podejść nawet do osoby niepełnosprawnej w samochodzie, która zaparkuje na placu Konstytucji 3 Maja. Miejsca dostępności i szerokości dostępności na dwóch pasach placu do 20 minut, jak państwo wiedzą. Nie ma z tym problemu, aby stanąć i móc obsłużyć taką osobę. Jeżeli jest przedłużenie, wtedy można się przesunąć. Ale to jest naprawdę mało skomplikowane i myślę, że większość osób niepełnosprawnych, jak pan dobrze powiedział, chce czuć się samodzielnie. Tą samodzielność możemy zapewnić przez pewną pomoc bezpośrednio podchodząc, nie absorbując czy czynności ruchowych, czy innych tej osoby ze względu na to, że mamy ten punkt w bramie. Ta dyskusja powinna się odbywać na etapie, kiedy decydowaliśmy się przenieść ten punkt i z tego co wiem, nie było większych od państwa obiekcji na ten temat, a na pewno to, że wykorzystujemy bramę do celów związanych z promocją miasta, daje ogromny plus dla samego miasta, bo wykorzystanie tej bramy, wchodzenie do tej bramy jest, powiem, w ciągu roku dość istotną, jest istotna zwyżka w stosunku do poprzednich lat, mimo pandemii. Więc ja się z tego cieszę i uważam, że takie punkty, które też pokazują nam, jak się zmieniły i jak wyglądają też od strony historycznej czy powrotu rewitalizacji historycznej naszych Bartoszyc, są pozytywne. Też jest ważne, państwo wiedzą, że część budynków, to dzisiaj było na sesji mówione, audytujemy pod względem dostępności, będziemy próbować tą dostępność zwiększyć, to jest 16 aż obiektów użyteczności publicznej. Bramy jako takiej nie jesteśmy w stanie zmienić, bo szybu windowego bezpośrednio do bramy nie jesteśmy w stanie przyłączyć, choćbyśmy chcieli. A uważałem, że większym zyskiem dla społeczeństwa jest to i dla oczywiście osób odwiedzających, aby ten budynek bramy był używany, a nie stał po remontach wszelakich, tak jak do tej pory było i wykorzystywany był 3-4 razy w roku, no przez część stowarzyszeń, ale też na jakieś uroczystości nasze niewielkie. 90% z osób przyjeżdżających do Bartoszyc wie,
otrzymuje też informacje związane z historią miasta, ale mówię 90%, bo nie każdy oczywiście chce takiej informacji uzyskać i ma dostęp też bezpośrednio do zegara, tak, czyli ma szansę też zobaczyć ten zegar. Zgadzam się, niepełnosprawny do tego zegara, czy to by była brama, przepraszam, czy to by było punkt informacji turystycznej, czy nie punkt informacji turystycznej, no nie jest w stanie wejść, no chyba, że jest z opiekunem i ktoś go tam wniesie. No przepraszam, no niestety tak też może się zdarzyć, bo załóżmy mamy szersze schody od strony Barcatu, tamtędy jest wchodzenie, więc nie jest powiedziane, że jeżeli by się umówił, była potrzeba przekazania i wskazania, wprowadzenia tej osoby na wyższe piętra, jest to prawdopodobnie z pomocą możliwe. No nie jestem w stanie windy do zegara zrobić, no to już od razu mówię. Ja wiem, że pana to nie satysfakcjonuje, jak widzę, pominie, natomiast takie są niestety twarde fakty zabytków. No, niestety. Ja to, nie wiem, panie przewodniczący, bo ja jeszcze odpowiadam proszę, dalej na pytania. To... Tak, no jeszcze chyba pan Darski coś pytał. Tak, to chciałbym odpowiedzieć też. W momencie, jak ja mam to zapisane po kolei, będziemy udzielać głosu. Pan Witold Darski, projekt rewitalizacji placu Westerplatte nie przewidywał tężni i wchodzenia aż tak głęboko w park. Nawet w tym projekcie nie znalazłbym, na dzisiaj w tym projekcie nie znalazłbym możliwości w obecnym, a ja wiem, że pan pytał o drugi ewentualnie jakiś etap, w tym momencie nie znalazłbym możliwości dla stworzenia tężni. Powiem po pierwsze i związanego z opisem czy wskazaniem drzew, po pierwsze, tego typu projekty są przy możliwościach korzystania z następnego etapu Polskiego Ładu, jestem po spotkaniu 24 w starostwie z osobą, która odpowiada za województwo warmińsko-mazurskie z ramienia Banku Gospodarstwa Krajowego na temat wstępnego projektowania drugiego ładu. Czekamy na regulamin oczywiście, na uzasadnienie. I projekt, który miałby opiewać, no nie obrażając nikogo, na 300 tysięcy złotych, no czy 400 tysięcy złotych, no nie jest tak naprawdę sensowny do składania. Tam powinniśmy składać projekty na no większe miliony i tak to jest traktowane. A nie jestem w stanie stworzyć już na tym terenie dalszym czegoś, co mógłbym doprojektować na kwotę przekraczającą, no mówię milion złotych, więc uważam, że warto by było pokusić się na coś, co ma znaczenie, czy związane, no też powiem wprost, z historycznym murem cmentarza, czy z przepustem na Suszycy, czy z wcześniej czy później ze stadionem, czy co jest istotne, w tym momencie się nad tym bardzo głęboko zastanawiamy, nad naszą ciepłownią. Państwo jeszcze nie dostali tej informacji, ja ją powiem, nie jest to miła informacja dla mieszkańców. Ceny energii cieplnej wzrosną prawdopodobnie o 30% w mieście Bartoszyce. Jesteśmy nadal na węglu. Czeka nas wcześniej czy później zmiana sposobu ogrzewania, więc myślę, że nie ma co czekać, tylko powoli, jeżeli jest możliwość dofinansowania w dużej części tej inwestycji, a nawet w 95 czy 90, zależy czy wejdziemy w pewien etap 97%, choć raczej 95%, to wysoka kwota. To moim zdaniem priorytetem jest to, aby tych cen jeszcze bardziej nie podwyższać. Jeżeli pozostaniemy na ogrzewaniu węglowym, to obawiam się, że te 30%, które niedługo wejdzie, zobaczą Państwo na swoich rachunkach, jeżeli chodzi o energię cieplną w blokach, tam gdzie jest podłączone przez COWiK, czy w domkach, czy w budynkach wielorodzinnych. Może nas czekać co roku, a tego nie chcemy, dlatego tutaj jesteśmy w trakcie koncepcji, za chwilę projektowania zmiany sposobu ogrzewania z węgla na biomasę lub alternatywne paliwa, które są dopuszczalne i pozwolą nam na oszczędzaniu tak naprawdę na opłatach państwa, wszystkich mieszkańców, jeżeli chodzi o energię cieplną, oszczędzaniu, czyli nie zwiększaniu ich, to jest najprościej mówiąc, na tym polega oszczędzanie obecnie. Jak Państwo wiedzą, w wydatkach system inflacja inflacją, węgiel węglem, który jest wycofywany dyrektywami i porozumieniami na temacie raz Unii Europejskiej, ale nie tylko, w tematach światowych, więc Państwo wiedzą, że węgiel, jeżeli chodzi o Europę, będzie z roku na rok raz coraz droższy. Ceny emisji są uwolnione, więc ta cena za tak zwane emisje dwutlenku węgla, zwłaszcza z węgla, są bardzo wysokie, spekulacyjne.
One powodują takie, a nie inne zwyżki, na których cierpimy my wszyscy jako mieszkańcy, którzy muszą na końcu być tym płatnikiem. To tak powiem ze swojej strony. Dobrze. Nie mówię, że nie jest to sensowny temat, to powtarzam panie Witoldzie, natomiast no, nie akurat nie sięgając po te fundusze. Mam na liście pan radny Ozarewicz, proszę teraz. Mam po kolei, po kolei. Szanowna Rado, chciałem tutaj po prostu powiedzieć taką rzecz, bo padła propozycja od pani radnej Pisarskiej, żeby na kładce postawić lampę. Szanowni Państwo, ja znam to miejsce dokładnie. Tam trzeba uruchomić lampę, która jest u góry schodów, jak po wyjściu i na dole i przed mostem, które zostały, nie wiem, czy wyłączone na czas remontu kładki. Je tylko uruchomić, ewentualnie wymienić na te nowe LED-owe i będzie sprawa załatwiona. Także nie ma potrzeby ponoszenia nowej lampy, nowego kosztu, ciągnięcia przewodów i tym podobnie. Po co mamy wchodzić w kłopoty? Jak możemy spokojnie po prostu uruchomić te lampy, ewentualnie wymienić na LED-owe. I sprawa załatwiona. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Karol Klapuściński. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, panie przewodniczący. Dwie sprawy mam tutaj odnośnie Bartoszewskiego Centrum Informacji Turystycznej. Jest tam informacja o bazie hotelowej, o usługach, o atrakcjach w Bartoszyc. Niestety nie ma tam informacji o osobach, które mogłyby przewodników oprowadzić po Bartoszycach. Czy można by było taką bazę też jakoś wzbogacić o takie informacje? I drugie moje pytanie odnośnie braku oświetlenia w mieście. Nie wiem, czy to już po prostu gdzieś są awarie, czy gdzieś jest na terenach prywatnych, na terenach spółdzielni jakiejś, ale na przykład kilka wieczorów temu przy drodze K51 tutaj między światłami a szkołą SP7 nie było oświetlenia. Ja wiem, że to może nie być wina miasta, ale panie burmistrzu, czy można by było tak jakoś rozwiązać, żeby była gdzieś informacja, do kogo dzwonić w tej sprawie, bo są osoby, które by chciały o tym poinformować, nie bardzo wiedzą kogo i teraz wiadomo, że trzeba szukać jakichś tam w tych odbiorców tej informacji, ale czy można by było gdzieś jakąś awaryjny telefon, czy gdzieś jakąś posiadać taką, nie wiem, wzmiankę, że w razie awarii dzwonić tu i tu. To dziękuję. Dziękuję. Pani radna Pisarska, proszę. Pytanie odnosi się do punktu informacji turystycznej, a mianowicie do tego punktu, którego przeznaczenie zostało zmienione i o ile dobrze pamiętam, Stowarzyszenie Rosenthal przejęło ten budynek. Wiem, że jest to w gestii stowarzyszenia organizowanie tam różnego rodzaju ekspozycji, ale to organizowanie ekspozycji było jednym z warunków tego, że te pomieszczenie przeznaczyliśmy dla tego stowarzyszenia. Czy może mamy jakieś informacje, kiedy ta ekspozycja będzie albo kiedy to stowarzyszenie zacznie działać w tym zakresie? A ad vocem do pana Tadeusza Zarewicza, no zdecydowanie ładnie wyglądałoby po prostu, gdyby tak, może nawet romantycznie, gdyby tą lampę postawić, taką jak teraz stawiamy w parkach. One naprawdę są ładne, a te, które w tej chwili były, są, czy możemy zaoszczędzić, część z nich nie działa. Ale tu nie chciałabym prowadzić polemiki. Oczywiście zgodzę się na każdą formę doświetlenia tej kładki. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani radna. Pani przewodnicząca, proszę. Panowie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Jak i kilka tematów, dwa mi się tak nasunęły teraz. Odnośnie GCI, to chyba radny Karol poruszył temat, jeżeli chodzi o przewodników,
którzy mogliby oprowadzać turystów po mieście. Tam pracownicy są jak najbardziej do tego przygotowani i wiem, że swego czasu panie oprowadzały turystów po mieście. Myślę, że to jest kwestia tylko informacji. To jest pierwsza rzecz. Następnie jeszcze kwestia stacji socjalnej Joannitów. Dobrze znam panie, które były bardzo mocno zaangażowane, przesympatyczne. Pan burmistrz wspomniał tutaj o możliwości jakby stworzenia stowarzyszenia, a ja pomyślałam o tym, że być może panie mogłyby założyć przedsiębiorstwo społeczne, bo to no już mówię abstrahując od tego, z jakich pobudek panie zrezygnowały z pracy, ale myślę, że to też by była fajna forma, zwłaszcza, że profil działalności jest bardzo ciekawy. Teraz w temacie koszy przy ulicy Korczaka i Poniatowskiego. Jedyny kosz, który dostrzegłam, może nie widziałam, jest przy Lewiatanie. A wiem, że mieszkańcy jakby zwracali mi kilkakrotnie uwagę w tym temacie i czy można by było się temu przyjrzeć i ewentualnie kosze na śmieci tam usytuować. Kolejny temat, do którego wrócę, a poruszałam go na poprzedniej sesji, odnośnie, panie burmistrzu, tych klombów przy Poniatowskiego i ewentualnej możliwości posadzenia róż i tulipanów. Czy byłaby taka możliwość, bo w tym temacie pomoże firma na pewno Wipsowo, która trawę chociażby siała przy ulicy właśnie Poniatowskiego. Czy byłaby taka możliwość, żeby kilka róż, no kilkanaście róż zasadzić i tych tulipanów tam na klombach, żeby przywrócić tą fajną formę, która istniała wiele, wiele lat temu, a mieszkańcy deklarują opiekę nad tymi klombami. Czy byłaby taka możliwość, bo no mieszkańcy no nie mają możliwości finansowej, żeby takie kwiaty posadzić? I jeszcze temat Korczaka, ulicy Korczaka, to też tego miejsca, które jest myślę taką naszą wizytówką miasta. Chodzi o ten ogród przyblokowy, przepiękny, którym my wszyscy się zauraczamy i turyści również. Czy można by było w przyszłości, w perspektywie zainstalować tą kamerę obrotową, dlatego że ten teren jest bardzo często niszczony, wręcz dewastowany, a mieszkańcy bardzo mocno jednak zwracają uwagę na ten obszar, też pielęgnują ten ogród. Jeżeli pan burmistrz pozwoli, to my się troszeczkę pochylimy jako Komisja Budżetowa, może żeby wrzucić taką kamerę obrotową do budżetu na przyszły rok, a mieszkańcy już, o ile wiem, zbierają podpisy, żeby taka kamera mogła zafunkcjonować. Dziękuję bardzo. Tak jest. Poniatowskiego, tak. Ale chodzi mi o to, żeby kamerę zainstalować bardziej przy ulicy Korczaka. I taka kamera, dzięki uprzejmości pana dyrektora Bosiru, jest i ona została skierowana, ale ona jest skierowana na jeden obszar. I tam naprawdę, jeżeli ktoś, no nie daj Boże, dewastuje ten teren, to po prostu tego nie widać. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Lidziński może jeszcze i odpowiedzi później. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Pierwsze pytanie dotyczy naprawy nawierzchni na jezdni przy ulicy Traugutta. Czy będzie ona realizowana jeszcze w tym roku, czy w przyszłym roku? Bo tam jest sporo dziur. Drugie pytanie dotyczy programu Granty PGR, wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Program ruszył 4 października. Z informacji tutaj wynika, że pan burmistrz powołał komisję 27 października. Chciałbym zapytać, czy prawdą jest, że
osoby zainteresowane miały bardzo krótki czas na złożenie tych wniosków, tylko jeden dzień? Czy był to dłuższy okres? I ile takich wniosków wpłynęło? A jeżeli chodzi o stację Joannitów, rozumiem, że jeżeli przepisy się zmieniły i wymagane są tam, wymagane jest zatrudnienie pielęgniarek, ok, jeżeli pani tego nie mają. Natomiast z informacji wiem, że ta stacja obsługuje 300 osób, więc to jest duża grupa. Tak, w całym powiecie, oczywiście, w całym powiecie jest to duża grupa osób. Jeżeli jest możliwość rozwiązania innego, żeby te panie dalej mogły tam funkcjonować, to też jest taka moja prośba. Dziękuję bardzo. Proszę może odpowiedzi teraz. Panie przewodniczący, szanowni państwo, radni, drodzy mieszkańcy. A jak przymusić pracownika, żeby chciał pracować, jak nie chce pracować? To tak odpowiem na ostatnie pytanie. No nie przymuszę, jeżeli panie prawdopodobnie znalazły lepszą pracę i zdecydowały się na zmianę pracy, no to jest jakby sprawa jasna. Powiedziałem, w jaki sposób możemy to rozwiązać. Ja osobiście nie mam prawa zatrudniać pielęgniarek, więc tutaj mam ręce związane. To tak powtórzę. Granty PGR-owskie. Tu bym prosił, bo my tak naprawdę nad nie mieliśmy świadomości, drodzy państwo, że mamy statut gminy PGR-owskiej. Naprawdę to nie była świadomość gdzieś nasza, jakaś zła wola z naszej strony. My się dowiedzieliśmy, jak się pojawiła osoba, chyba właśnie pod koniec października, jedna z osób odesłana z gminy wiejskiej do nas i my się dowiedzieliśmy, że jest taki program. Bo zazwyczaj nas spławiano, jeżeli chodzi o jakiekolwiek granty związane z PGR-em. No, okazało się, że był kombinat. Ja nie miałem tej świadomości, proszę mieć świadomość, że ja i takiej możliwości wcześniej nie było takich grantów. I my to uruchomiliśmy tak na prędce ten punkt w ciągu szybkiego czasu. Natomiast pani Wioletta, wiem, że tutaj zajmuje się tym, ale pan sekretarz chciałby się też wypowiedzieć na ten temat. Ja tak od końca specjalnie zaczynam. Jeżeli chodzi o ulicę Trogutta, to my sprawdzimy, jaka jest możliwość jakiegoś remontu przedzimowego. Czuję, że będzie dosyć trudno cokolwiek nam w tym momencie łatać. Bo też i warunki nie są odpowiednie, jak państwo wiedzą, na łatanie w lodzie, w deszczu, za chwilę mamy mrozy. A w dużej części ten lód, który może się pojawić na naszych drogach, jakby nam trochę, a po pierwsze zdewastuje drogi, a po trosze załata na jakiś czas dziury do wiosny, abyśmy mogli spokojnie na wiosnę, jak zwykle, zająć się kompleksowym łataniem tych ubytków w drogach naszych miejskich. To tak mówię pokrótce, natomiast prosiłbym o zanotowanie przez Wydział Techniczno-Komunalny tematu ulicy Trogutta, ale tak naprawdę możemy sprawdzić wszystkie drogi, bo to nie jest jedyny odosobniony przypadek, jeżeli chodzi o drogi. Jak państwo wiedzą, łatamy te dziury ZUK-iem. ZUK jest dość obciążony pracą na dzisiaj. Ale pozwolę, aby... Czy pani Wiola? No, proszę panią Wiolettę Poddenek. Dwa zdania. Szanowni państwo, informacja o tym, że granty PGR-owskie będziemy przyjmować, przyszła dopiero po opinii KOWR-u, która dała nam jakby podkładkę do tego, że gmina miejska Bartoszyce jest terenem, na którym kiedyś funkcjonowały były gospodarstwa rolne. Przyjmowaliśmy dokumenty ponad 2 tygodnie. Dokumenty to były oświadczenia, w których osoby wskazywały z imienia, nazwiska osoby, które kiedyś pracowały w tych PGR-ach. I te dokumenty złożyliśmy, to znaczy dokumenty, samą deklarację ilości zainteresowanych osób składaliśmy 4 listopada. Do 4 listopada, do 5 był termin, my złożyliśmy przed tym terminem jeden dzień ze względu na to, że generatory wniosków były zablokowane już 4. 5. No, my mieliśmy informację, że do 5, natomiast... To znaczy, powiem, ja, pan miał ze strony ministerstwa. Ministerstwo ma swój czas na następne rzeczy. My zazwyczaj mamy ograniczenia 2-3 dni wcześniej, więc to proszę mieć to świadomość, że to są zazwyczaj te przesunięcia. Tak, w ministerstwie na 8, ale my musieliśmy dosłać, a ministerstwo miało swoje dane na 8, tak, więc rozumiem tą nieścisłość w tym temacie. Proszę. Płynęło ponad 200 oświadczeń. W tej chwili 17 dostaliśmy informację, że musimy uzupełnić złożone oświadczenia o dokumenty.
w których jest wyraźnie napisane, że osoby składające muszą uzupełnić. Tak, to osoby składające oświadczenia, tak, osoby składające oświadczenia, te wcześniejsze, muszą uzupełnić o dokumenty poświadczające pracę w byłym PGR-ze. I w tej chwili przyjmujemy do 3 grudnia, informacja jest na stronie internetowej i w telegazecie Barcat, o tym, że przyjmujemy te dokumenty potwierdzające pracę w tym byłym PGR-ze. Następnie będziemy przekazywać do 16 grudnia będziemy przekazywać taką informację do instytucji zarządzającej, a ona ma 40 dni na to, żeby nas dalej oceniać. Także nie wiemy, ile dostaniemy, czy dostaniemy i jak będzie dalej wyglądała sytuacja, bo w trakcie trwania konkursu zmieniają się trochę zasady. Niezależnie od nas. Czy to jest wystarczająca odpowiedź, czy pytam? Łatwiej będzie. Dobrze, dziękuję. No to teraz pójdę od początku. Zresztą to się ustaliło. Ja już nie będę dyskutował, bo to widzę wymiana między państwem radnymi. Było między panem Tadeuszem, panią Ewą, więc rozumiem, że spokojnie. Jeżeli chodzi o lampy przy kładce na Gdańskiej, pan przewodniczący Karol Kapuściński, przewodnicy, to w tym momencie apel do osób, które zajmują się przewodnictwem w mieście, poza osobami, które są zatrudnione bezpośrednio w BCIT. Naprawdę też mogą oprowadzać w pewnym oczywiście skrócie, bo nie zajmują się tym też etatowo, aby 3 czy 4 godziny poświęcać tylko na prowadzenie, ale nie znaczy, że nie przeprowadzą pogadanki, nie pokażą pewnych miejsc albo nie wskażą, gdzie te miejsca się znajdują i opowiedzą o nich, więc to jest taka forma trochę skróconego przewodnictwa. Natomiast jeżeli są chętni przewodnicy, zawsze się mogą zgłosić z tym, że będziemy informować turystów, że takie przewodnictwo jest odpłatne, bo my nie będziemy opłacać tych przewodników, żeby to proszę mieć świadomości na zlecenie. Brak oświetlenia w mieście. Ostatnimi czasy myślę, że są dwa powody. Na terenach spółdzielni mieszkaniowej są nowe lampy, więc pan prezes wziął do serca, że jednak lampy powinien mieć własne i bardzo się z tego powodu cieszę. Robi tę inwestycję i wówczas prawdopodobnie były wyłączane po części pod to, żeby móc, ale nie jestem w 100% pewien, czy nie była też to awaria, nie jestem w stanie w tym się stwierdzić. I były po tym strasznej wichurze takiej nocnej, czy bardzo konkretnej, bardzo dużo awarii na terenie całego województwa, ale też na terenie powiatu. I te awarie na bieżąco były likwidowane. Jest kilka tylko ekip w województwie, które się tym zajmują, bo są to drogi krajowe w większości, czy drogi wojewódzkie. I to było na bieżąco likwidowane. Nie wiem, jaki jest klucz likwidacji, czy zaczyna się. Problem zaczyna się tam, gdzie mamy gospodarstwa przy okazji odłączone. Czyli to jest ta formuła, a dopiero później podchodzą do lamp, więc dlatego mogło być tydzień na przykład, czy pół tygodnia ciemno na niektórych częściach ulic, bo jednak chyba ważniejsze jest, żeby dochodził prąd do gospodarstw domowych, bo wiem, że też było tego typu problemy, to zakład energetyczny pewnie likwiduje tego typu awarie i tak naprawdę na stronie internetowej to do zakładu energetycznego trzeba zgłaszać, znaleźć można telefon zawsze, są prawdopodobnie też dyżury. No ja tego telefonu na pamięć nie znam, no to najprościej, bo nie są to lampy miejskie, choć my nimi zarządzamy i my ich nie likwidujemy, awarii związanych bezpośrednio z brakiem energii. Awarie, które my likwidujemy są związane na przykład, nie wiem, z pobitą żarówką, z jedną lampą niedziałającą, czyli nie wiem, wysadziło jakieś zabezpieczenie, czyli to są takie rzeczy dość drobne i to mamy do siebie osobę na ryczałcie, która się tym zajmuje bezpośrednio. Ale to są bardzo drobne rzeczy. Przy dużych awariach są to najczęściej związane właśnie z warunkami pogodowymi. Pani Ewa Pisarska. Ekspozycje, organizacje przez Stowarzyszenie Rosenthal. Ja mam obietnicę, bo teraz trwa remont cały czas, że w momencie jak zakończą ten remont, będą eksponować właśnie swoje te i będzie możliwość zwiedzania prawdopodobnie, spokojnie podejścia. Zresztą dumni są z tego, że jest takie miejsce, chcą to pokazywać, chcą pokazywać swoje eksponaty. Pewnie będą zmiany związane tematyczne, czy z urodzinami miasta, czy z datą
z datą 11 listopada i tak dalej, gdzie będzie można też dojść do tematów jeszcze wcześniejszych historycznych, do pewnych walk napoleońskich, bo różne mają naprawdę eksponaty i chcą to robić tematycznie, więc myślę, że warto będzie to miejsce odwiedzać, no i pozytywnie wspierać, tak? Więc zobaczymy, jak nam to wyjdzie, ale dziękuję za to pytanie. Jak za wszystkie zresztą, pani przewodnicząca Katarzyna Basak. Aha, tutaj. Kosze Poniatowskiego. Kosze Poniatowskiego i cały teren, jest to teren w tym momencie dróg wojewódzkich. Jest to jeszcze cały czas niezakończona budowa. Są odbiory. Nie wiem, jaka jest przewidywana mała architektura. Ja będę bardzo prosił Wydział Inwestycyjny, aby zwrócił uwagę i zadał takie pytanie właśnie inwestorowi, jaka jest przewidywana mała architektura związana z koszami na odpadki. No, to jest jak najbardziej sensowne pytanie, natomiast to jest plac budowy nie należący do nas, ale będziemy wpływać na to, aby coś tam się pojawiło, bo były wcześniej takie kosze, nie było ich za dużo, ale były. Klomby lub tulipany, tam z tego co wiem jest pewna nieścisłość, bo nie chodzi chyba o klomby tulipany, raczej o drzewa, które gdzieś tam były dosadzane, że niestety choć są naniesione wszelkie sieci, to podwykonawca zaczął nam sadzić drzewa na naszych sieciach, no więc trochę nie tak. No ale to też już jest w trakcie wyjaśniania, tutaj nie prowadzimy żadnej wojny, chcemy, żeby to wszystko jak najszybciej zostało oddane. Zresztą ostatni protokół z Rady Budowy, który miałem okazję dzisiaj jeszcze chwilę przed sesją przejrzeć, to jest bardzo ważne, dlatego zwracam na to uwagę. Odbiory trwają, poprawki trwają. Z tego co wiem, następne przygotowanie do odbiorów jest 29 chyba listopada, więc liczę na to, że to już będzie naprawdę końcówka i za chwilę będziemy mogli tą drogą w ogóle przejeżdżać. Mówię o Nowym Moście, o samej drodze. Dużo odbiorów też jest wykonanych, więc jest dość pozytywnie. Wykonanie, zaawansowanie finansowe na poziomie 90%, więc też jest to widać, w jaki sposób to wszystko działa. Czyli pewnie jeszcze nasadzenia, pewnie skarpowania, bo tam widać, że są część skarb porobionych. Ja powtarzam, to jest droga wojewódzka, ja nie widzę przeciwwskazań. Jeżeli zarządca drogi, czyli województwo, zgodzi się na takie, a przecież mają na to wpływ bezpośredni, aby takie nasadzenia były, tak? Nasadzenia niegłębokie, nie wpływające na sieci, mogło spokojnie być pomiędzy drzewami zrobione. Tylko, że to już pani burmistrzu nie w jej gestii, w sensie zakup tych kwiatów. A to za co ją to zapłaci? Skąd? Z czego? Przepraszam, tak? No taką informację właśnie mieszkańcy otrzymali. Ja akurat nie mam w tym temacie wiedzy, że oni jak najbardziej mogą zasadzić, ale kwiaty trzeba. Drodzy państwo, jeżeli przeznaczycie państwo w budżecie na to jakieś pieniądze, na to zrealizuję. Ja to powtarzam za każdym razem. Nie widzę problemu z realizacją w sytuacji, kiedy otrzymam pieniądze i delegację budżetową na tego typu kwiaty, nasadzenia. Powiem tak trochę żartem, to nie są tanie rzeczy. Kamera obrotowa na ulicy Korczaka. Zrobiliśmy tą kamerę, tak jak była prośba przez BOSIR. Był temat i przez komisję pilotowany, związany z monitoringiem miejskim. Nie pamiętam, czy tam ta kamera jest, była prośba i naniesiona była, czy nie. Była. Z tym, że ja, drodzy państwo, powiem jedną rzecz. Gdybyśmy chcieli tych kamer tyle umieścić, to nie tylko tam jest dewastacja, a dewastacja jest w całym mieście na wszystkich naszych nasadzeniach. Mniejsza lub większa, ale jest. Jest to uzupełniane w miarę na bieżąco, na ile się uda. No powiem wprost, nawet w naszym Parku Jordanowskim, gdzie sadziliśmy róże niedawno częściowo, 4 dni po nasadzeniu róż od razu 4 czy 5 róż zostało ukradzionych. Więc powiem szczerze, to jest dla mnie bardzo dziwne i przykre, że dalej część mieszkańców nie szanuje zieleni, a wręcz myśli, że jeżeli coś jest nasadzone na terenie publicznym, to jest ich własnością, więc tak trochę przesadnie, prywatną. Więc trochę jest to przesadnie. My pracujemy nad tym monitoringiem, bo chcemy, mówię, wejść w światłobód, aby nie było przerw w tym monitoringu ze względu na też na różne warunki związane raz z drzewostanem, zasłanianiem tych kamer czy punktów związanych z przesyłem radiowym, więc będziemy przerabiać cały monitoring miejski na światłowód. No myślę, że część punktów dorzucimy zgodnie z Państwa sugestiami i było tak naprawdę bardzo niewiele, a te co były zbieżne w większości z tym, co w tym momencie jest. Ja bym chciał też jeden punkt kamerowy, akurat to nie było chyba zaznaczone, czy przy oczku naszym, przy serduszku, bo myślę, że tam też dochodzi do wielu dewastacji.
Ilibacji. Proszę. Ja myślę, że to jest w gestii szkół, a nie w gestii w tym momencie monitoringu miejskiego. Ja powiem wprost, część punktów kamerowych nie działa, to Państwo dokładnie wiedzą. Ja nie decydowałem się na zmianę systemu monitoringu i decydujemy się w urzędzie. Po pierwsze, skończyła się trwałość i pozwala nam to na zmianę tego typu systemu. Po drugie, kamery, które były montowane, miały określony czas użytkowania, a dostępność kamer obrotowych o tych parametrach, które są dostosowane do sieci radiowej i które są w dużej części, jak dla mnie, już zabytkiem, jest dość mała i są to bardzo drogie rzeczy, gdzie poszło poziom kamer poszedł w górę, a ceny lekko się obniżyły, bo ich jest dostępność większa tak zwanych następnych. Natomiast tutaj, jeżeli coś chcemy wymienić, to musimy znajdować identyczne, związane, połączone z tym systemem radiowym, które są tak naprawdę przeżytkiem i je znaleźć można, ale już bardzo po wysokich cenach, więc przestaje to być w jakikolwiek sposób opłacalne. Dlatego stwierdziłem, że warto zainwestować w jakiejś tam mniejszej lub większej kwocie w nowy monitoring, który jest sprawdzalny i dostępność będzie wymiany kamer czy części kamery niewielka, a nie trzymać coś, co, przepraszam, stało się po części już, nie obrażając nikogo, przeżytkiem. Ja nie wiem, czy pani zgłaszała jakieś dodatkowe punkty na działkach, bo to dla mnie jest ważne, bo to było przez komisję procedowane przez długi czas. Tak? To jeżeli jest to zgłoszone, to na pewno będzie wzięte pod uwagę. No i właściwie chyba wszystko. Proszę o pytanie, że jeszcze są. Proszę bardzo, jeszcze może pan radny Lipiejko. Dobrze. Drodzy Państwo i drodzy mieszkańcy, nie wiem, ja tutaj wyprzedzę chyba fakty, albo ta informacja już leci, bo w uzgodnieniu z burmistrzem 6 grudnia nastąpi odpalenie choinki, takie uroczyste jak co roku. I my jako klub motocyklowy Wiraż, także jak inni motocykliści z Bartoszyc, będziemy chcieli w tym uczestniczyć. Oczywiście, jeżeli pozwoli na to aura, zapraszamy wszystkich. I chciałbym taką informację przekazać. Burmistrz jeszcze o tym nie wie, bo ja miałem z nim porozmawiać, ale nie było czasu. Żebyście się nie zdziwili, bo po mieście będzie jeździł taki dziwny pojazd. Od godziny może 12 zobaczymy i będzie zapraszał na tą imprezę. Także serdecznie zapraszamy w imieniu tutaj burmistrza i w imieniu swoim, żeby wszyscy byli. Będzie fajnie, no będą Mikołaje, będą motocykle, aby tylko pozwoliła pogoda. To tak przyjemnie chciałem tu zakończyć, chociaż jeszcze tutaj pan Tadeusz będzie kończył, także dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan sekretarz się jeszcze zgłaszał do głosu. Na końcu. Proszę bardzo, panie radny. Chciałem jeszcze zapytać pana burmistrza, bo po prostu tutaj mówiło tych takich, które były zgłaszane. Na ostatniej sesji też zgłaszałem odnośnie Poniatowskiego, że poręcze, żeby zamontować i te zjazdy dla wózków. Poręcze już widziałem, że są zamontowane, natomiast zjazdów nie widziałem jeszcze. Po prawej stronie są trzy, trzeba zrobić, i po lewej stronie jeden, to tak prawie vis-a-vis. Następnie też trzeba poprawić drogę między garażami, co oni rozbili tą drogę, a ci użytkownicy garażów się domagają, idąc to zawsze pytają, kiedy to będzie poprawione i tego. To po prostu tak, żeby nie minęło, nie umkło, jak to się mówi. Druga rzecz, mieszkańcy śmieją się z jednej rzeczy. Budowana jest nowa droga. Przy rondzie jednym, przy skrzyżowaniu drugim, na środku ulicy był krawężnik od jezdni gdzieś 5-6 cm. W tej chwili ten krawężnik jest opuszczany. Szanowni Państwo, nie wiem, kto tam wydał decyzję, ale takie są opinie mieszkańców, że za 5 lat, jak będzie nowa zmiana czy nakładka, to co będą te krawężniki podnosić znów do góry? Bo tak mieszkańcy chodzą i się pytają i dziwią się. Mówi, czy ten wykonawca projektu nie widział, czy
po prostu inspektor nadzoru nie zajrzał do projektu, a jeszcze są inni złośliwi, to po co był zatrudniony, skoro się nie zna na projekcie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Co do pierwszego pytania, zapraszam panią Karolinę Hilmanowicz, aby odpowiedziała, jeżeli chodzi o tematy związane z zjazdami dla wózków i drogą między garażami. Wiem, że tam pewne uzgodnienia cały czas trwają, więc prosiłbym, aby pani wypowiedziała się na ten temat, ale za chwilkę, zanim odpowiem, to też do tych śmiejących się mieszkańców, którzy nie wiem, oni pewnie śmieją się z wielu inwestycji w mieście. Natomiast ja powiem tak, no jeżeli coś jest wykonywane, to raczej zgodnie ze sztuką budowlaną, ja tak odpowiem. I nie każdy, nawet ja, nie jestem takim ekspertem, aby wyśmiewać tego typu sztukę budowlaną. Dziękuję. Proszę pani kierowniku. Szanowni państwo, w następnym tygodniu będą trwały prace odbiorowe usterek, które zaprotokolowaliśmy w piśmie do generalnego wykonawcy, między innymi barierki i podjazdy dla wózków. Także następny tydzień to będziemy odbierać. I droga, tak, i uzupełnienie ubytków w drodze przy garażach. Mhm. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, panie sekretarzu. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Taka informacja techniczna odnośnie pracy funkcjonowania Urzędu Miasta. Informuję, że pomiędzy 1 a 3 grudnia będzie zmiana operatora sieci telefonii stacjonarnej, także mogą wystąpić krótkie niedogodności przy dzwonieniu na telefony, ale myślę, że to pójdzie szybko, wszystko w zależności od, czy tam przepną w miarę możliwości nasze centrale. Także tylko chciałem o tym powiedzieć i jeżeli będą takie sytuacje, to po prostu przepraszamy z góry. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Więcej pytań w sprawach różnych nie ma. Zamykam obrady 44. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję państwu za obecność.